Dzień dobry, halo halo, kolejny odcinek, słuchajcie, Mad Maxa, jedziemy do Czarnego Miasta. W poprzednim mieliśmy wykonać tę misję i 28 minut, kurwa, ginęliśmy i tak dalej, no trudno się mówi. Nie wiem, czy w ogóle to wrzucę tam ten odcinek, bo tam się absolutnie nic nie działo. Więc nie wiem, czy go widzieliście, czy nie. Słuchajcie, lecimy, no został nam kawałeczek w sumie. Jak zginiemy, to auto zapisik widziałem był, także spoko. I lecimy. Czarne miasto. Czy jesteśmy na to gotowi? Czy jesteśmy gotowi pojechać na równiny spokoju? A może zostaniemy tutaj? Terytorium Smażyciela. Opis. Terytorium Smażyciela to znajdujące się na obrzeżach Czarnego Miasta złomowisko pełne śmierci, sadzy, plam, oleju oraz rozkładających się szczątków. Jakimś cudem sekta, na czele której stoi smażyciel, nie została stąd przepędzona. Niektórzy uważają, że to z powodu religii, dzięki której nawet robotnicy z okolic stają się łagodni i spokojni. Tak czy inaczej, póki smażyciel nie zagraża porządkowi w Czarnym Mieście, może tu zostać. Centralnym punktem jego terytorium jest klasztor. Okej. Okay. I teraz jesteśmy na tym terytorium smażyciela, tak? To jest jakieś miejsce lutu. Kulopluj? Dobra, to spierdalamy generalnie. Dzida tym autem. I to nie jest woda, to jest ropa, tak? To są jakieś bagna takie ropowe. To bym zniszczył akurat. Mam nadzieję, że nie ma tu Podechuję. Wyjebało ich? Mołotowy we mnie rzucają. Ja nie, ja coś. Ty, poczekaj mordo tam co jedziesz, bo złą zbieram, to. Kurwa, więcej was matka nie miała. No chodź tu, to wiedź tu, no. No to dalej, chodź. A, to są zgniło zęba ludzie. No tak, bo są kolorowi. Chyba ci głowa wystaje pomiędzy ten. Ty no, ty zginiesz kiedykolwiek w życiu? Ty, niezniszczalny, widzicie? Ale auta mają fajne, tak kolorystycznie w sumie. Mówisz? Nie no, mordeszko, co ty? Lecimy! Com się nadal wierci, ale wy tego nie słyszycie na szczęście. Kurwa. Stwierdza, tak? Czy co to jest? Miejsce do zbierania wody. A to sobie zaatakujemy, no chuj już. Ten odcinek będzie bardzo długi, to trzeba przyznać. Przepraszam, ale trzeba się skupić troszeczkę. Żeby nie dostać, że tak powiem, w pierdolu. Ej, te batony mnie nawet nie trafiają, XD. O, trafił. Ja to bym sobie broń podniósł. Cześć. Wóz za jednym, chuj. Tak, mam nóż. Fajne ciosy do ciebie. Jak tam życie? Widzę, że tak średnio. Max, uspokój się, już nikogo nie ma. Weź beczkę. Pewnie będzie coś do wysadzenia, czy nie? Może nie. Nie, widzę, są te. Tu, pyk.
dwa sztuki złomu, amunicja. Trochę trzeba się przygotować, słuchajcie. Nie było lipy. Wody też trzeba było napełnić. O, zajebiście. To pełna starczy. Puść, anuluj. Dobra. Niech się Max napije do pełen. 40% wody dzięki zdolności esencji. Nice. Dobra, do pełna i niech sobie jeszcze uzupełni wody. I lecimy. A, piąta minuta to jest dobry moment, by lecieć na wreszcie tam, gdzie mam lecieć. Już widzę, że się ciemno robi, bo na kamerce się takie gówno. Już chwila, mordo, tylko sobie przeczytam. Tłumacz. Ciociu Marii, poznaj Alexis, pierwszy na świecie żywy geniusz, uratuje świat i zostanie prezydentem. Ale może prezydentem została, co? A wy co śpicie, kurwa, na warcie, pajacy? To roboty, a nie... No już chyba sobie nie pójdziesz. Ty, co mi zajebą? Ty siwora. Potonie, dobra tam. Max, uspokój się, zawsze za jeden cios za dużo dajesz. Mordo, nie rób tak. Uspokój się, to bez spiny jest. Dobra, te batony jakieś. Karniak nożem, będę nóż marnował na batona. Ale jest furii. Trochę się zbugowałeś, kolego. Oj, był pierwszy. Twardy zawodnik, ale umarł. Dobra, co tam macie jeszcze ciekawego? Faktycznie, celność tych ciosów to ja kurwa nie mam największej na świecie. Widzę, tam żłom jest, dobra. To można... Część projektu, okej. Ekipa sprzątająca, potrzebne części. Część projektu, twierdzę. Okej, dobra. I możemy wykonać ekipę sprzątającą, czymkolwiek to jest. Ale możemy, tak. Ty, wy się myjecie kiedykolwiek? Cześć, jak się bawisz? Ja na przykład fantastycznie bijąc cię po twarzy. Chyba trochę krwawisz, ty mordeczko. Oj, nie żyjesz. Przykra sprawa, no. Złomowe palety. Ty, ale my ammo mamy, ty. Trzy te strzały, cztery łącznie w sumie. Tu jeszcze mamy coś? Jeszcze mi powiedz, że ammo to skisnę. A, prawie. Złom, ale już mamy 300 złomu, słuchajcie, to już w ogóle. Tu się jakieś szybciutko ten złom zdobywa. Tu 15, tu 15, słuchajcie, tu 15 i kurwa gitara. O, tu jest jeszcze do złomu, nie widziałem. Znaczy łom do złomu, w sensie, że łom i będzie złom. Kapa. Z 3 dzięki ten zdolności. Nice. Dobra, dygajmy, słuchajcie. Po pierwsze to się może napijmy. Jest jeszcze wodę, ty? Ja bym sobie uzupełnił elegancko jeszcze wody. Jak jest? O, super. Dobra, nie tu Maksik. Dobra. Lecimy już do misji, bo już 9 minuta, słuchajcie, odcinka. To będzie dłuższy odcinek, to już mówię na samym początku, że to już będzie długi odcinek. Sniper rifle tam jest. Weź go ściągnij. Aha, lol. Fajnie go ściągłem. Twarde miasto. Jak to tam było? Może go hakiem zdejmiemy, żeby ammo już nie marnować. Już kurwa, jak zwykle zmarnowałem wystarczająco. Cześć. O, mam trzeci poziom zagrożenia.
na tym terytorium. Czyli mały dość. Holy moly! Cześć, jak tam snajpery się bawicie? Widzę, że średnio bym powiedział. Ej, drugi poziom, lol. Na tym terytorium smażyciela. To zaraz w ogóle nie będzie tu zagrożenia. To będzie nasze tereny, kurwa. Nowy opis. Czarne miasto, słuchajcie. No nie, oczywiście, że musiała się zbugować. Czarne miasto to jedno z największych jeden z wierzchołków trójkąta władzy. Dwa pozostałe, już mi kurwa gardło wysiada. Dwa pozostałe to Cytadela oraz farmy ołowu. Ołowiu. Zbudowano je na terenie dawnej platformy wiertniczej i rafinerii, dzięki czemu benzyny tu nie brakuje. Ropa naftowa, którą wydobywa się z ziemi w ogromnych ilościach, ma w okolicy niezliczoną ilość zastosowań. W Czarnym Mieście wszystko pokrywa sadza i smuła, powstałe na skutek nieczystego spalania i rafinacji wydobytej kopalnianej mazi. Powietrze jest ciężkie od chemikaliów i płynów, co utrudnia oddychanie. Czarne miasto ma jednak jedną niezaprzeczalną zaletę. Elektryczność, są tu olej, benzyna oraz ropa i co najważniejsze są też generatory, które wytwarzają prąd. Czarne miasto jest nieustannie oświetlane przez mrugające żarówki i wszechobecne żółte, pomarańczowe oraz niebieskie płomienie spalonego nadmiaru paliwa. Miasto jest otoczone forsą wypełnioną ropą i fosą wypełnioną ropą i smołą. Są czasami się prosto z pod ziemi. Czącymi się prosto z ziemi. Do wewnątrz prowadzi tylko jedne pilnie strzeżone wejście, dzięki któremu Czarne Miasto, choć było wielokrotnie atakowane, za każdym razem zdołało się ochronić. Żyjący tu robotnicy, czy raczej niewolnicy, są jak na standardy pustkowi szczęściarzami. Mają wodę, pożywienie oraz dach nad głową. Jeśli robią, co do nich należy i się nie wychylają, rzadko grozi im śmierć, gwałt czy pobicie. Ludzie, którzy mieszkają w tych potwornych warunkach, należą właściwie do niewielu, którzy można na tym świecie nazywać cywilami. Na ulicach Czarnego Miasta panują bowiem wszechobec cierpienia, strach oraz przemoc, ale można tu również odnaleźć szansę i bezpieczeństwo. Poza murami miasta istnieje tylko chaos. Co my robimy, ty? Ty zajebał w te. Elo, my do Czarnego Miasta, mordeczki. Siedziba Skortusa? Stay put. I'm gonna look around. Wykacz wyścig? Czyli to która to jest misja? Misja na podstawie. Siedlisku szakali, słuchajcie. A weźmy sobie to, odblokujmy chociaż. To jest ta laska, ja chcę ją odblokować. Me and my child, on our way to our new master. Our rig was ambushed by buzzards. We fled. What do you want? There's hidden things in the rig. A treasure for someone like you. Why tell me this? I'll do nothing for you. I have a feeling you may yet. The rig still sits in the tunnels. Go there and see. Where's the child? Nadzieja ujawniła, że uciekła z napadniętego przez szakali bojowozu. Największy magazynek. She's not here. Don't talk to her out loud. Okej, czy tu mamy tą misję poboczną, to sobie będziemy robić na tym. Albo po zakończeniu serii, czy coś. Siema! Hello, mordo! Fresh meat for the grinder! Straight from the unforgiving waste! I want to join the races. You see that slate? You put your mark on it. Then I'll put you in the murder dome! Super. You work the blood and gut circuit for a couple of years, survive it, make champion, then maybe I can start grooming you for a shot in the races.
no time, Jawbone. I need to join the races now. Okay. Maybe we can find a spot for a man of your temperament. Yeah. In return, for a favor. A very dangerous, possibly suicidal favor. Huh? You see? You see these? These are lights. But they fade. And when they fade, I fade with them. But if a man, a very desperate man, were to fetch me some new ones, you follow me, Wastelander? You want new bulbs. I want new lighties! Yeah, I want a lot of them! I asked them all! The gangbangers, the torpedoes, the noosemen, but no one would help me! Nieźle. Because they don't have the stones for Buzzard Country. No my mamy jaja, choć już ostatnio zginęliśmy, ale no dobra. O ile powtarzam, wrzuciłem ten odcinek. Tam się nic nie działo. Jeździłem kurwa jak debil przez pół godziny. Ale może był, bo zawsze to jakaś ciekawostka. Bon voyage! Moje się mordeczko. Aha, ty jest pojebany na temat tych kurwa krzykacz. Dlaczego to się buguje? Niezłe przedstawienie, a potem to jest grubą rybą. Dobra, nie chce mi się tego czytać. To gdzie mam lecieć, ty? Tam. No mam gdzieś kropkę i... Serio tu? Serio, znowu mamy dygać, kurwa, 3 km? Chyba, że zginiemy po drodze. Wypierdalać wszystko. Kurwa. Ale halka dziwki. Nie trafiłem. To nie było dobre, ale halka. To było dobre, ale halka. Ty mordo, jakbym wyszedł, tak? Pa, mam pomysł. A wyjdę? Wyjdę? I wyjebię ciebie z auta. Albo sam sobie wyjdziesz. Potem na to ja myślę, że to dobry pomysł. Macie lepsze fury, to idziemy na pięść. Kurwa, ale tu hałas jest. I dzida na pysk. O, dostał luja ogłuszacza. Ty, on jeszcze żyje bez kitu. Ty, co jest? Nieśmiertelny jest jakiś. Dobra. Maciu. Jak tu Maciu? Chyba kozak. A to jest małe zagrożenie. To jest kurde takie... Małe. Kurwa, już 500 złomu. Jeden złom zaczyna... Co to? Coś się zbugowało i tak napierdala, kurwa. Dobra, spierdalamy. O, nice. No nie wiem jak tam twoje rzucanie, ale tak średnio widzę chyba. Wbijamy tu? Wbijamy, słuchajcie. Po drodze mamy, no kurwa, no nie mogę się powstrzymać. Słuchajcie, jak bitka to ja zawsze chętny. Ty kurwa. Run! Run! Run!
Furia? Co w ogóle robi Furia, w sensie? Oprócz takich fajnych finisherów. Wścieklizna? Coś do zebrania? Chyba nie. Tutaj... to jest jakieś autko. Zmniejsza poziom zagrożenia, nie? Ej, ja mam pomysł, chłopaki, patrzcie. Ja wam to podpalę, a wy to łapcie. Jak tam? Chyba rozwaliło was połowę na strzępki. Tony. Ej, tych dwóch jest trudnych, w sensie oni na zmianę wymieniają się co czasami. No i tyle. I tyle by było z batonów, no. Tyle. Dobra. Tu coś na dole świeci. Mogę wejść? Woda! Ej, w ogóle życia nie straciliśmy, lol. Dobra. Mamy pełniutko. Idę do góry. Nowe plany jakieś, coś ten. 58 sztuk złomu plus 11. Lol. Ej, wait, tu można wejść? Można tu. Tu jest ten... co tu jest? Oprócz rzucanego mi na mordę, kurwa, mołotowa. Ta smoła jest. Szkoda, że Max się jeszcze nie brudzi, to by było kozak, ale... i tak, giera jest spoko, więc... już nie będę narzekał, no. Amo. Ile już mam tego amo, kurwa. Karabin snajperski plus 3. Ej, nie śpijcie, czemu śpijcie? A, można było po cichu to załatwić. No tak, może i było. Dobra. No i w co ty bijesz tam w deskę? Weź, przytrzymaj tamu, weź. Pas amunicyjny jest pełny? No to chyba pierwszy raz w życiu mam tą informację. Nawet nie wiedziałem, że pas amunicyjny i chuj. No serio? Dobra, to trzeba z jakiegoś batona z amunicji chyba rozpierdolić. To mi się wydaje. Błom, który? Trzeci? A nie, czwarty. Zbiornik na wodę, część projektu, którą można wykorzystać do twierdzy, okej. Dobra. To dzida, spierdalamy, nie? Oczyszczone. Także lecimy. Kurwa, już no, ty, no, znowu 5 godzin gram w tego Mad Maxa. Tak. Time to stop. Ej, zgubiłem się, ty. Dobra, tu. Tu. Ja teraz mam w ogóle znaczek wody bez tego, że do przejęcia. Lutowanie. Spoko, nie wiedziałem. Dobra, dzida. Co tu, czemu tu wisi lodówka? Cześć, batonie. Nigdy się nie nauczą. Co w nas celuje, kurwa? I gdzie to jest? A, tam. Czemu? Co jest? Ty, odjebał mu. Unik, unik, Maxi. Unik. Nice. No, tyle by było tego pajaca. A, czyli tak musimy oczyścić to, no dobrze. A, czekaj, misję. Keep an eye on the car.
Nie ma co tam. Don't slay me, I know you. You got the fool's errand. The outcry sent you to the Underdune, huh? You better bring a tough skin car to make it through. Dzięki za rozmowę, a może... Nie, no dobra, nie będę zabijać dobrych ludzi, no. Ale mam jakąś taką wewnętrzną potrzebę sprawdzenia, co się stanie, jak w nią strzelę, no ale... Tym bardziej lasek nie będziemy zabijać, jak tu kurwa bieda, chuj. Ale zajebał mi zmuła. Pewnie, że się przebiliśmy mordą, co to? Kurwa, ty! Co to chuje? A, czyli możemy tu... A, dobra, czyli my tu dzidę robimy. Dobra, wszystko wim. Dobra, okej. Okay. Gadaj kwasi do tyłu i lecimy. Ej, no nie zajebałem aż tak, żeby mi to zajebało życie. No, come on. Ale tu zło, mój chuj. Gubimy się na zawsze. O, teraz odblok... A nie, jeszcze są jeszcze kilka rzeczy, które nie odblokowaliśmy. Ale teraz to pustynia, chuj. O, to jest woda, ty. Dobra, to tam... Dobra, pierdolić to po prostu dzida, bo ten odcinek znowu będzie trwał 40 minut. Nigdy nie mogę zrobić Regen Wyt. To możemy przeczytać. O ile się nie zbuguje. Regen ten nazywa się jest wydmami, ponieważ wszystko tu jest zagrzewane pod piachem. W okolicy ukrytych jest wiele przedmiotów i ogromnych bogactw, które nie odnalazł nigdy od czasu upadku. Jest tu też jednak niebezpiecznie i wszyscy wiedzą, że aktywnie działają tu szak, ale... Kurwa. That must be it. Up ahead. The tower! A black beacon for those tunnels of doom! Wiecie, myślałem, że będziemy dygać do tych tuneli, gdzie dygaliśmy wcześniej, ale chyba nie to. Ale to musi być gorąco. Ta muzyczka taka egipska. Teraz się przekonamy, czy to prawda. Możemy tu zjechać? Dobra, już widzę, że... Nienawidzę takich dźwięków, no przestańcie. Nie boję takich rzeczy, come on. Tak jak wtedy mi wyjebie na mordę. No ta, jeszcze będzie sobie tu migać, co ty na to? Świetny pomysł. Uwaga, wróć do Magnum Optus? Dlaczego? To jest. Dlaczego uwaga, wróć do Magnum Optus? LOL? Ty, ale czemu ty, mordo, co jest? Czy się dzieje z Magnum Optus, czy co? No, giera mnie troluje, kurwa. Nie tu miałem autko zostawiać, czy co? Nie no, idziemy. Jak mnie cofnie, to się wkurwie. Nie no, nie będę nigdzie wracał. No wyjdź z tym napisem, Janek.
koniec gry! A to by było dobre, jakby się tak... Znaczy, głupie by było, jakby się tak zakończyło. Ty, co z tą grą jest nie tak? I czemu ktoś ma głowę laleczki, albo... To jest to mnie... No nie! No przecież znajdź żarówki, to... A, Magnum Optus mam jechać? Ja pierdolę, serio? To nieźle. Zmina! Tak, to zmina. Okej, dobra, wszystko wiem. W ogóle na pewno nie słychać nic. Mordo, my tu na pewno nie jeździmy. Te wybuchy to same. Nie lubię robić misji po cichu, na cicho. Więc w sumie trochę misja do mnie. Nie, nie będziemy musieli stąd wyjeżdżać. Czemu my tu autem w ogóle wjeżdżamy? Co to za głupia gra jest? Jak mam opuścić most? Ale jak mam to zrobić, ej? Ej, ziomuś, ty. Nie, to na dół mam nie skakać chyba, bo to wygląda jakby ten. Ale jak mam to zrobić, halo? Ej. Ej, Maxik. Mam opuścić most. Chodź tu, napierdolę cię, ja nie uciekam. Nienawidzę. Studying me. I plecy, tak? Dobrze, że nie gram, jak jest ciemno. Poważyli nas? Dobra, to dzida. Jak dopóki jestem w aucie, to nie macie szans. Dobrze, że publikuję to o 18. Każdy, jak to ogląda, to jest mniej więcej noc. To jest taki troszeczkę scary, trochę taki ten motywik. To wygląda jak złoto. Ja to nie złoto. Nie no, raczej nie, ale trochę wygląda jak złoto, kuźwa. Dobra, dygamy. Ale jest muzyczka świetna. Piękny. Wow, nice. Patrzcie, muzeum to było jakieś. Manekiny. Kurwa, nienawidzę manekinów. Byle nie manekin, byle nie zadali motywów manekinów w tej grze. Ja bym to wszystko posprawdzał, ale kurwa, to by mi zajęło 7 godzin. Ale to koza, kurwa, epic w chuj, dobra. No, pewnie ich tam 10 tysięcy będzie. Jechaliśmy tu autem? A w sumie i tak by nas widzieli i słyszeli, dobra. O nie, tracę głos. To teraz? Tu? Wow. Ej, no. Aż się chce powoli jechać, żeby to wszystko patrzeć. Ja pierdolę, jakie to jest ogromne. Kurwa, ile to ma? O, ja pierdolę, przecież to jest jakaś masakra. Hey,
bring him back to the outcrying big bag in Gastown. We will. But how to reach them? Not by car, anyway. Oh, tread lightly. Who knows what terrors lurk in that gloom? Tędy mam iść? Jak którędy? Nie tędy. Życie to muzyczkę? Na 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 na. Nie ma tak kości, kurwa, w automacie do jedzenia. Trup. Drugi trup. Jak ja tu przejdę? Tędy? Tak. Trochę się boję, nie powiem, że nie. Obsrane to trochę. No to już nie było naturalne, samo się ruszyło. Te duchy jakieś jak chuj. Widział to? No a co ja robię, kurwa? Dobra, idę tu też. Znajdźki. Ja nie chcę. Ej, zabiję was za te... Nie, ja tam nie wchodzę, ja się boję, pierdolę. To, co to jest za gra? To miał być Mad Max, kurwa, a nie Outlast. Może mi się gry pomyliły, ty, no nie wiem. Kurwa, w sumie tyle samo wszystkiego. Aj, idź w chuj. Dobra, nie będę wchodzić do kibli, tym bardziej. Dobra, opanuj. Samolot. Kurwa, samolot. Patrzę na podgląd. Nie obsrać. Ja mam za duży monitor. Na takim małym to tam pierdolę. Chyba jak ktoś ogląda na telefonie, to tam jebać. Narzędzie. Ale na tym, jak tutaj mi coś wyjebie, to się nie obsram, ale... Pełna manierka i naładowana broń. Pierdol się. Ej, w kiblach mi taki głos, jaki... Co to jest? Ja ci zajebię zaraz, nie róbcie tak! Skrzyczacze, czy. Uje. Dawaj narzędzie. Znaczy, dawaj żółm. Miejsce splądrowane 100%. Spoko. Nienawidzę manekinów. Kurwa, mać. No mam ciarki na ręce, no. Nie wiem, czy to będzie widać. Mam ciarki na ręce. Tak, no właśnie. Ja musi być tam, dokładnie. Tam jest, patrzcie. Zobaczymy go z lornetki, śmiecie. Patrzcie, jebańca. Czeka taki skurwie. Kurwa, jaka okazja tam. Śledzika bym se zjadł. Kurwa. Should be getting close now. Nie, mam dziwne wrażenie, że coś biegnie za nami, ale... Nie odwrócę się. Muzyczka, kurwa. Nie wierzę. Ale muzyczka robi klimacik, nie? Nie, tak, stój. Grab the bulbs and get out. Ja skaczę tędy. Nie, nie będę dygał z powrotem. Co do chuja? Nie. No i... Chodź na solo. Co jest? Dobra, idę wam napierdolić tam. Tych się nie da bić, ty, kurwa.
Dobra, taka zasadka to nocny jaszczur. Cię przeczytamy sobie. Leży cierpliwie i w oczekiwaniu na żer, tak jak mi pisano. Okej, wygląda strasznie. Nocny jaszczur najpierw czuje się w zapomnianych powierzchników podziemia, wykopują tam zasypane skarby, wykorzystują do niewolników, najchętniej małe dzieci, które zwą popiątkami, zaciekle bronią swoich znaleźli, są doskonale przygotowane w ciemnościach, które panują w ich świecie. Dobrze, że latarkę mam. Elegancką. Ty, więcej was matka nie miała? Kurwa. Jak ja mam je pokonać? Ładuj tą broń, ziomuś! Kurwa! Zabij karniak nożem. Dobra. Batony. Kurwa, siedmiu! Kurwa, szkoda, że mam tylko dwie ręce i 15 przeciwników, kurwa. Dobrze, że życie mu ulepszyłem, bo już bym dawno, kurwa, zginął tutaj. 7 razy. Ty, no ilu ich? Oni przychodzą, czy ja ich po prostu nie zabiję? I te oczy mi się będą świecić? Lol. Fajny taki motywik, troszeczkę straszny, ale taki niestraszny. Ja lubię takie rzeczy, jeżeli, wiecie... Jeżeli są ogarnięte, to spoko. Kurwa! Ej, on nie umie przeładować broni do chuja, serio. Ta, no będziesz ładował 3 godziny, jasne, świetny pomysł generalnie. Mordo, polecam, super. Ej, ja bym generalnie spierdolił, ale w sumie im najebie. Za to, że mnie straszą. Podnieś broń, szybko. Fajnie, że podniosłeś broń, super. Kurwa, za 28. No co?! O ty śmieciu, ale ci zapierdolę. Gdzie jest moja broń, mogę wiedzieć? Czemu oni w dwóch raszują jak takie pojeby? Ginę. Proszę, nie od manekinów. Proszę, żebym już był na miejscu i się tylko bił. To będzie najdłuższy odcinek, słuchajcie, 43 minutki. Chyba zakończymy go tu, co? Chyba zakończymy, słuchajcie. Także dziękuję, bo 43 minuty to już jest za dużo. Za dużo. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnym odcinku. Ja już trochę obsranet poszło. Słuchajcie, już nagrywam dzisiaj, kurwa, w 2 dni gierę przejdę. Już mi się komentarz, głos mi się kończy, słuchajcie, ale mówię, a nagram jeden odcinek i kurwa czwarty nagrywam, bo nie mogę przerwać w takim momencie, no, sobie giereczki, to będzie, wiecie, no nie mogę po prostu, dobra, trzymajcie się, socjale oczywiście w opisie, yo, i widzimy się jutro o 18:00, pa.